Właśnie znaleźliśmy na przystanku tramwajowym miasteczko Wilanów. Jak widzicie, dwa tramwaje tutaj dojechały. Ale w trakcie testów było ich tutaj więcej. I jak wyglądał cały ten odcinek testowy przez Mokotów do Wilanowa? Wszystkie przystanki po trasie? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć, Avizonosz i zapraszam jeszcze raz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Wilanów. Lecimy sobie trasą przebiegu poprzedniego odcinka, gdzie mogliście zobaczyć pierwszy tramwaj, który właśnie dojechał do Wilanowa. Dzisiaj w telegraficznym skrócie lecimy tylko łącznie sobie nad tą trasą, więc wszystkie ujęcia na linii prostej przyspieszymy, abyście mogli to zobaczyć na szybkości, jak tam mniej więcej wyglądało. Natomiast ważne jest to, że tramwaj faktycznie już się znajduje w Wilanowie i teraz będziemy sobie lecieć w drugą stronę. Oczywiście pokażę też trochę pokrótce same testy w miasteczku Wilanów, jeżeli chodzi o wagon pomiarowy, który już właśnie teraz bez takich dużych przyspieszeń będziecie mogli zobaczyć właśnie w tym miejscu. Po pierwsze, jak wjeżdżę w każdy z tych torów, który w tym miejscu się znajduje, które tutaj się prezentują, bo tych torów tutaj jest całkiem dużo, jeżeli chodzi o same miasteczko Wilanów, ten terminal krańcowy. De facto to są trzy tory odstawcze, trzy tory dla tramwajów, które mogą być obsługiwane, więc w teorii trzy linie tramwajowe mogłyby tutaj dojeżdżać, bo po prostu jeden z terminali, jeden z torów na każdym z krawędzi peronowych może być wykorzystywany mniej więcej co około 8 minut, aby po prostu też zapewnić motorniczym odpowiedni czas, jeżeli chodzi o dojście do ekspedycji, która w tym miejscu się znajduje, bo w Wilanowie tutaj jest ekspedycja, jest wynajęty lokal przez tramwaj warszawski, który się znajduje w budynku po lewej stronie przy ulicy Branickiego. Natomiast w dzisiejszym materiale dokładnie pokażę te testy, znaczy dokładnie testy tutaj na miasteczku Wilanów wam pokażę, jeżeli chodzi dokładnie o wagon tutaj właśnie pomiarowy, jak i również testy tam pokrótce, które były realizowane przez Hyundai na początku, dwa, które tutaj się pojawiły. Przejedziemy się w jedną i w drugą stronę, jeżeli chodzi o tramwaj właśnie w tym miejscu pomiarowy, czyli jak będzie wracać na wstecznym cały odcinek sobie przelecimy. Później pokażę wam, jak jechały dwa pierwsze Hyundai i dojechały tutaj na sam terminal. No i na sam koniec jeszcze przejazd później wzdłuż właśnie nowych Hyundaiów, które po prostu będą wracały. Też co ważne, sam przejazd Hyundaiów do miasteczka Wilanów był realizowany nietypowo, bo po dwóch torach jednocześnie obok siebie jechały dwa tramwaje. Więc zapraszam Was na ten materiał. De facto miało być tutaj jeszcze jedno ujęcie, jeszcze jeden przejazd, ale jego zobaczycie już w osobnym filmie, bo i tak ten materiał trwa ponad 35 minut, więc parę tych Hyundaiów, czterech, które jechały ze sobą na całym odcinku, zobaczycie w kolejnym materiale. Tymczasem zaczynamy od jazd testowych i tutaj od razu z góry mówię, że nie będę wam teraz tłumaczyć, jak działają sygnalizatory, jeżeli świetne, jeżeli chodzi o ten cały węzeł, bo jest to skomplikowany system i jeszcze tutaj w porozumieniu z tramwajami się dogadam, co mniej więcej dokładnie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o to, jak on tutaj funkcjonuje. Na razie na wstępie tylko i wyłącznie to, co widzicie, to jest tak samo jak na całym mieście, jeżeli chodzi o to zjazdy. Jak widzicie, są tutaj oczywiście wskaźniki, które pokazują, w którą stronę jest ustawiona iglica i kiedy migają i kiedy jest obwódka dookoła, oczywiście rozjazdy na trasie są zablokowane. Więc tu jak widzicie, kiedy te rozjazdy wszystkie na całej trasie są zablokowane, wszystkie rozjazdy po drodze migają. Tymczasem tramwaj właśnie pomiarowy, który sprawdza sieć taksyjną, który, jak ja to powiedziałem już w poprzednim filmie, najprawdopodobniej jest to ostatni jego plac budowy, bo już będzie kolejny nowy pojazd, a przynajmniej ten już nie będzie wykorzystywany, wjechał teraz pierwszy raz na tor środkowy, jeżeli chodzi o tą krawędź peronową. Oczywiście ten tramwaj jest jednokierunkowy, w sensie z jednej strony ma kabinę, więc tak jak teraz jedzie, on po prostu musi wycofać, żeby ten cały odcinek w drugą stronę nagrać. Niemniej wyjeżdża właśnie z tego toru i jedzie teraz po prostu w drugą stronę. Wyjeżdża aktualnie z toru numer 06. Tutaj też powiedziałem wam, że są dwa tory, trzy tory odstawcze de facto. Tor odstawczy 71, 72 i 10. Teraz przejechał wagon pomiarowy obok dwóch torów odstawczych, bo one po prostu się znajdują na placu manewrowym. Co to oznacza? To znaczy to, że tramwaje mają przewidziane dwie miejscówki na placu manewrowym, dzięki czemu po prostu mogą przez te tory przejeżdżać normalnie w tradycyjnym użytkowaniu, aby po prostu wjechać na każdy z poszczególnych torów, czyli 08, 06 i 05, ale też mogą się po prostu na tych specjalnych miejscach wyznaczonych, które mają swoje semafory wjazdowe i wyjazdowe, zatrzymać i wtedy po prostu ten system będzie omijać, będzie tak dopuszczać tramwaj, aby po prostu go omijały. Zresztą to jest inteligentny system, który całkiem ciekawie funkcjonuje.
ale tak jak powiedziałem, więcej nie będę mówić w specjalnym, zdedykowanym filmie na temat tego, bo jest to ciekawe. Ten system był testowany ostatnio przez 5 dni de facto w Wilanowie. Codziennie były realizowane tutaj testy. Pewnie jak widzieliście, tramwaje tutaj nawet zostawały na noc. Ale spokojnie była ochrona, więc nie było jakiegoś problemu, że te tramwaje zostaną pomazane. Niemniej faktycznie tutaj tramwaje nocowały i były mocno tutaj testowane, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kombinacje, gdzie, jak, co i dokładnie może się wydarzyć, jeżeli chodzi o wjazdy w konkretne tory, co się stanie, jeżeli tramwaj zatrzyma się po środku, jeżeli nie wjedzie, jakie są komunikaty z systemu, jakie są możliwości po prostu informacji, co się dzieje, kiedy wywali system, jak wygląda to, kiedy nie ma prądu, no to tramwaj po prostu nie jedzie, tak? No jeżeli nie ma prądu, to nie ma sieci trakcyjnej, tramwaj się nie przejedzie ze strony. Tak, jakby to jest oczywiste. No ale różnego rodzaju tego typu scenariusze, z tego co każe, to było ponad 100 różnego rodzaju scenariuszy, które były testowane. W trakcie tych testów oczywiście również były testowane chociażby elementy, co się stanie, jeżeli jakaś z iglic na trasie danego tramwaju będzie nie dolegać, czyli po prostu wystąpi kropka. No i to wszystko było testowane, jeżeli chodzi o ten system. Taki system, dokładnie taki sam, bo tutaj rozmawiałem z tymi osobami, które faktycznie były od wdrożenia tego po prostu w tym miejscu. Funkcjonuje już w jednej z inwestycji, które wam pokazywałem jakiś czas temu w Okiem Awiznosze, czyli oczywiście cały olsztyński tramwaj ma terminale krańcowe tylko łącznie w każdej z lokalizacji, dlatego też mogłem mniej więcej mieć jakieś porównanie do tego. Tam co prawda w Olsztynie mamy terminal krańcowy, który jest bez obsługi pasażerów, ale ma więcej torów, czyli chodzi oczywiście o to, co się znajduje pod dworcem głównym, no i też jest chociażby coś takiego jak Wysoka Brama, gdzie mamy dwa tory odstawne, czy jeszcze odcinek jednotorowy dojazdowy. Natomiast o tym będę mówić więcej w tym osobnym filmie. Teraz tylko łącznie wam pokrótce zarysowałem, jak to wygląda. Mogliście zobaczyć, że myślę, że zobaczycie przy Hyundai, jak tutaj się pojawią. Tymczasem aktualnie jedziemy sobie wzdłuż tramwaju pomiarowego, który na wstecznym musi sprawdzić cały odcinek, jeżeli chodzi o sieć trakcyjną. Więc on jak tam się kręcił aktualnie po tych wszystkich poprzednich torach, które tam widzieliście w miasteczku Wianów, sprawdzał po prostu de facto przepraszam, trochę gardło mam chore. Sprawdzał sieć trakcyjną nad każdym z torów, więc po prostu tego musiał przejechać po każdym z rozjazdu, po każdym z torów, w każdej lokalizacji, aby po prostu móc to wszystko sprawdzić. Więc aktualnie teraz jak jedziemy, ten tramwaj też będzie musiał sprawdzić chociażby rozjazd, jeżeli chodzi o łącznik torowy na Świętego Bonifacego. Tamten odcinek będzie musiał również przetestować. Tymczasem tutaj jedziemy sobie właśnie wzdłuż tego tramwaju, jak widzicie, on jedzie na wstecznym. No i tak ważnych elementów, jeżeli chodzi o te przejazdy tutaj, które widzicie, ja miałem okazję przejechać się nimi, natomiast nie to jest ważne. Ważne jest to, że podczas tych wszystkich przejazdów, jak widzicie, wszystkie skrzyżowania nie mają jeszcze włączonego cyklu do tramwajów. Nie jest tak, jak tramwaj jedzie na Gagarina czy na Spacerowej. Tutaj, żeby tramwaj mógł przejechać przez skrzyżowanie, musi być zamknięty ruch na całym skrzyżowaniu, jeżeli chodzi o część kolizyjną, przez nadzór ruchu z tramwaju warszawski. Dlatego też tramwaj jedzie wolniej. To nie jest tak, że on przejedzie szybko cały ten odcinek. On po prostu będzie analizować tą całą trasę dłużej, więc on po prostu jedzie sobie od jednego, drugiego, trzeciego, czwartego odcinka i tak sobie krok po kroku po prostu przejeżdża całą tą trasę. No i oczywiście przy tych wszystkich skrzyżowaniach trzeba zwolnić, zatrzymać się i poczekać, aż ruch będzie wstrzymany i dopiero wtedy tramwaj będzie mógł przejechać. Więc dlatego też, no to nie jest jeszcze dostosowane do ruchu takiego tradycyjnego, chociaż, no wiadomo, że niedługo ta trasa tramwajowa będzie oddana do użytku. Nie będę wam mówić kiedy, bo po prostu też nie mam oficjalnej informacji, kiedy to się de facto wydarzy. Oczywiście możemy sobie spekulować, czy to się wydarzy w tym miesiącu, czy w kolejnym. Wiemy tylko wyłącznie na razie, że ma się to wydarzyć na przełomie października i listopada 2024 i patrząc na zaawansowanie aktualnych testów i jak one po prostu wychodzą, mogę powiedzieć na spokojnie, że tramwaje no ruszą, tak? Że na pewno w listopadzie już będziemy jeździć liniowo tramwajami z centrum Warszawy przez cały Mokotów, Dolne, prosto do właśnie miasteczka Wilanu, więc to jest według mnie już raczej na spokojnie pewne, a to, że budowa będzie realizowana przez kolejny jeszcze rok, bo de facto ma się zakończyć dopiero w trzecim kwartale 2025 roku, no to jeszcze trochę potrwa. Tymczasem tutaj możecie zobaczyć również semafory. Tak, może was to zdziwić, ale ten skrzyżowanie również jest inteligentne, że tak to powiem. Ono również ma system taki podobny jak właśnie na terminalu krańcowym. Co to oznacza? Oznacza to, że tutaj tramwaje przejeżdżające przez niego będą mogły wyznaczyć po prostu swoją trasę na wjeździe bądź wyjeździe, w zależności oczywiście od lokalizacji, tak aby po prostu tramwaje w siebie nie wjechały. Będą dokładne sygnalizatory, czy tramwaj może wjechać na daną trasę, czy jest zajęty tor, czy jest niezajęty i czy może po prostu w daną lokalizację pojechać. Tu też oczywiście wagon pomiarowy musiał wjechać, aby przetestować
Czy ten tor się w tym miejscu jest dostosowany po prostu do użytku, dzięki czemu też przekazuję, miałem okazję przekazać się tym torem, bo cały odcinek tramwajowy w tym miejscu przejechałem w jedną i w drugą, w trzecią stronę i tak dalej. Przekazałem i tym wagonem pomiarowym, jak teraz go widzicie, i przejechałem chyba z dwa, bo trzy, no, na pewno z dwa razy trasę całym Hyundaiem. I powiem wam, że bardzo przyjemnie się jedzie Hyundaiem, że ogólnie po prostu tramwajem się bardzo przyjemnie jedzie na całym odcinku tramwaju do Wilna, bo się po prostu patrzy, jak te samochody stoją w korku na odcinku tam przy dolnej. I można im właściwie machać z tramwaju, a tu się po prostu śmiga, więc no, nie będę chyba ukrywać, że miałem tam przyjemność przejechania się i faktycznie jestem na całkiem przyjemna podróż. Ja też ogólnie o wiele bardziej lubię podróżować komunikacją szynową niż komunikacją autobusową, to chyba nikogo raczej nie zdziwi. Ale głównie z takich aspektów, że pomijając to, że jest bezpieczniej, że nikt mnie nigdy nie wyrzucił z pojazdu szynowego w przeciwieństwie do pojazdu kołowego, gdzie miałem taką przyjemność niestety kiedyś doznać i to przez warszawski transport publiczny. Natomiast w tramwaju nie miałem takich nieprzyjemności, a po drugie o wiele przyjemniej się jedzie, bo po prostu nie ma bujania na lewo, prawo, trasa jest cały czas równa, nie podskakujemy co chwilę na wertepach, a ja może się już starzeję i też takie elementy po prostu odczuwam i czasami jak mnie boli głowa, to wiecie, jakby o wiele wygodniej mi się przekać tramwajem. Tego też w ogóle, jak mam możliwość przekania się tej samej trasy, nawet środkami tramwajem, to o wiele bardziej wybieram po prostu ten środek, bo jest po prostu wygodniej. No i nie stoimy w korkach, co jest chyba dosyć oczywiste. Ja wiem, że hejterów w komentarzach was jest po prostu bardzo dużo i nie będę się z wami kłócić i tak dalej, walczyć, jak to się mówi, z wetrakami, natomiast inwestycja jest realizowana, jest naprawdę zaawansowana i jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o nowoczesność i nowe rozwiązania, których w Warszawie jeszcze zupełnie nigdzie nie ma. Jeżeli chodzi o ruch tramwajowy, więc zobaczymy, jak to faktycznie w praktyce będzie funkcjonować, bo po prostu na całym tym odcinku oczywiście mamy takie tradycyjne elementy jak sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych, wykrywanie pieszych, rowerzystów przy przejazdach rowerowych i tak dalej, ale mamy też zupełnie te nowe systemy, jeżeli chodzi o chociażby dystrybuowanie tramwajami podczas wjazdu na terminal krańcowy czy przy Świętego Bonifacego, bo po prostu to zupełnie inaczej funkcjonuje niż gdziekolwiek w Warszawie, już pomijając to, że oczywiście tramwaj będą pewnie musiał zbyć specjalne przeszkolenie całego personelu, jeżeli chodzi o motorniczych i osoby szkolące, żeby po prostu wiedziały, jak korzystać z tego systemu, więc to pewnie też będzie realizowane w najbliższym czasie, żeby po prostu mogły te tramwaje pojechać, ale pomijając to... No to no po prostu tutaj jest dosyć dużo też barierów, jak chociażby na większej ilości przystanki po prostu wspólne dla autobusów i tramwajów, jak chociażby właśnie w tym miejscu. Ten przystanek w jednym i w drugim kierunku jest wspólny dla autobusów i tramwajów i co ciekawe, za tymi przystankami są wjazdy i zjazdy dla autobusów, aby po prostu mogły wjechać na te wspólne odcinki. Więc naprawdę w niektórych miejscach, bo to pisaliście mi w komentarzach, pojawiają się krótkie przystanki autobusowe, ale one są tylko i wyłącznie jako przystanki w większości miejsc tymczasowe. Znaczy właściwie czyli awaryjne. To znaczy, jeżeli jakiś będzie wypadek na trasie tramwaju, nie będzie prądu i tak dalej, po prostu odcinek będzie zatrzymany, no to żeby po prostu autobusy zastępczej komunikacji nie stały na torowisku tramwajowym, gdzie po prostu by nie było przejazdu, będą zlokalizowane w różnych miejscach przystanki autobusowe. Dzięki czemu po prostu nie będzie trzeba wstawiać betonów, wychodzić na trawę, tylko faktycznie będą normalnie zlokalizowane przystanki pełnoprawne, bez wiat, najprawdopodobniej ze zwykłymi wiatami i słupkami oczywiście, no, czy wiaty tam by nie miały zbytnio sensu, niemniej faktycznie tak to ma być zrealizowane na całej trasie, więc jeżeli gdzieś widzicie te króciutkie przystanki, no to one de facto po prostu po to są. Ewentualnie one są przy faktycznie tym odcinku, gdzie tak jak tutaj mamy odcinek wspólny autobusowo i tramwajowy, przynajmniej w tym miejscu jest tylko jeszcze wspólny odcinek jadąc w kierunku Wilanowa, bo w drugą stronę jest tutaj już zjazd dla autobusów. Natomiast przystanki dolna są wspólne dla autobusów i tramwajów i jeżeli autobus nie skręca w żadną stronę ze skrzyżowania, z tych przystanków wspólnych będzie korzystać, a jeżeli korzysta, no to tam są też zrealizowane specjalne zatoczki. Ale de facto to będą pojedyncze linie autobusowe, które po prostu w ten sposób będą funkcjonować. Też pamiętajmy, że na dniach de facto dostaniemy informację od Zarządu Transportu Miejskiego, jak będzie wyglądać komunikacja miejska po oddaniu do użytku tramwaju do Wilanowa, jakie linie w końcu tutaj pojadą. Ja o tym też zrobię oczywiście specjalny materiał. Natomiast no, jeszcze poczekamy, aż faktycznie dostaniemy jakieś informacje więcej na temat tego, jakie linie autobusowe ostatecznie będą wszystkie zlikwidowane i jakie tramwaje, trzy linie pojadą tutaj właśnie nowym odcinkiem przez Mokotów i jakie dwie dojadą do miasteczka Wilanów.
Tymczasem, no zmieniliśmy już ujęcie, to pewnie zauważyliście. Ja tutaj sobie gadu-gadu jak zawsze rozgaduję się i więcej wam tutaj opowiadam. Natomiast, no jesteśmy aktualnie ponownie na przystanku Świętego Bonifacego w tym miejscu i mamy teraz dwa Hyundai. Tak, jakbyście się zastanawiali, czemu tamtego odcinka poprzedniego nie nagrałem, w sensie tego całego od spacerowej, to ja sobie wtedy jadłem obiad, bo jakby te całe testy, one trwały przez te 5 dni. Ja pojawiłem się na co najmniej chyba z 3, jak nie 4 dniach, żeby to nagrywać, no i też po prostu w ciągu dnia chciałem to zjeść. Więc ten odcinek nie nagrany, ale spokojnie już sam dojazd do miasteczka Bionów, włącznie z tymi rozjazdami, jak tutaj widzicie, mamy nagrany. No i jak to wygląda? Dlaczego tutaj dwa Hyundai jadą obok siebie? Sytuacja jest dosyć bardzo prosta. Chodzi o to, żeby po prostu sprawdzić od razu przystanki w jednym i w drugim kierunku. I o wiele prościej zamknąć ruch dla tramwajów w jednym momencie na samym odcinku, bo pamiętajcie, że tutaj do tej całej organizacji tych przejazdów technicznych, z tego co kojarzę, na pewno było 6, jak i nie 7, a może nawet 8 pojazdów nadzoru ruchu z tramwajów warszawskich. No to po prostu jest dosyć dużo tych pojazdów. No i aby one po prostu nie musiały być na całej trasie dostępne przy wszystkich przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych i przejazdach również też dla samochodów, no to po prostu te tramwaje jechały razem obok siebie. No jak tego nie zrobić prościej, niż po prostu puścić dwa tramwaje obok siebie, skoro są dwa tory, no i w ten sposób od razu sprawdzać przystanki w jednym i drugim kierunku, w kierunku centrum i w kierunku samego krańca na miasteczku Wilano. Więc jak widzicie, te tramwaje tutaj przyjeżdżają, ogólnie one jadą powoli, w sensie ujęcie, które widzicie, i tak ma w filmach zazwyczaj są przyspieszone w różnie, od 2, 4, 8 czy nawet 20-krotnie. Natomiast no, te tramwaje tutaj powoli, żeby po prostu sprawdzić cały ten odcinek, bo to są pierwsze Hyundai, które wjechały na ten cały nowy odcinek, jeżeli chodzi o tą trasę na Dolnym Mokotowie. I po prostu nie wiadomo, jak są jeszcze ustawione wszystkie krawężniki, czy idealnie zrealizowane, czy pochylnie się dobrze ustawiają, jaka jest długość przystanków dokładnie. To jest tutaj wszystko w tym momencie realizowane. Między innymi jest jedna specjalna osoba oddelegowana z Rządu Transportu Miejskiego, która mierzy przystanki, sprawdza ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i później to wszystko będziecie widzieć jadąc tramwajem, jeżeli chodzi o komunikaty i elementy wizualne, bo tam pojawia się właśnie informacja, czy to jest przystanek dostosowany dla niepełnosprawnych, czy jest częściowo ograniczona dostępność, czy jest w pełni dostępny, wtedy żaden znaczek się nie wyświetla, więc te wszystkie elementy tutaj muszą być sprawdzone podczas tego przejazdu. No także takie ciekawostki podczas tego przejazdu technicznego. Oczywiście również były wyjmowane pochylnie dla wózków, dla osób z niepełnosprawnościami. Były sprawdzane, no to akurat jeszcze jest budowa, ale były też sprawdzane drogi dla osób niewidomych i te wszystkie elementy podczas przejazdu przez te wszystkie przystanki w tym miejscu musiały być realizowane. No i z tym przystankiem aktualnie tramwaje wjeżdżają do Wilanowa. Więc oficjalnie mogę to powiedzieć, już pierwsze tramwaje wjechały pasażerskie do Wilanowa. Jeszcze bez pasażerów, na to jeszcze za chwilę poczekamy, kilka tygodni najprawdopodobniej. Natomiast niemniej pierwszy tramwaj, jak widzicie, razem spójnie jadą. Tu też przy okazji w tym miejscu, jak możecie, jeśli chcecie, to sobie cofnijcie od 10-20 sekund. Możecie zobaczyć, że dwa Hyundai ze sobą się zbliżyły. Bo jaki jest minus wspólnych torowisk autobusowo-tramwajowych? To będziecie jeszcze widzieć w kolejnych filmach z moich testów, które tutaj były na Wilanowie. Natomiast ważne jest to, że kiedy jest wspólne torowisko tramwajowe-autobusowe, to w tych miejscach tramwaje są od siebie więcej oddalone. Dzieje się to dlatego, że po prostu tramwaj w skraju, jeżeli jedzie po szynach, no to on się nie wykolei, on będzie jechać równo po tych torach i po prostu będzie po nich zasuwać, więc nie ma szans, że zahoczy o drugi pojazd. Natomiast jeżeli są autobusy na jeszcze torowisku tramwajowym, wtedy ta szerokość pasa musi być poszerzona i dlatego też w miejscach, gdzie mamy wspólne torowisko tramwajowo-autobusowe, de facto tory tramwajowe zajmują wspólnie z bus pasem w tym miejscu więcej miejsca niż same torowisko tramwajowe. Więc dla wszystkich osób, które piszą, że te autobusy są lepsze i mniej zajmują miejsca, to jest najlepszy efekt, który po prostu pokazuje wprost, że tak to nie wygląda. I na kolejnych jeszcze ujęciach na pewno będę chciał to specjalnie wam pokazać, żebyście zrozumieli, jak to faktycznie jest. Znaczy, nie mówię, że wspólne odcinki tramwajowo-autobusowe są negatywne, tylko po prostu, że buspasy są szersze i w tych miejscach tak to wygląda.
Bo jest to oczywiście raczej rzecz logiczna, że jeżeli jest autobus i on po prostu nie jedzie po szynach, no to de facto może się trochę bujeć na boki i po prostu musi mieć też większą przestrzeń do manewrowania. Natomiast no siłą rzeczy te przystanki wspólne dla autobusów i tramwaju są bardzo wygodne dla pasażerów w formie przesiadek. Dlatego też na tej całej trasie w niektórych miejscach są takie przystanki zrealizowane, chociaż z perspektywy tramwaju są to najgorsze odcinki, jeżeli chodzi o całą trasę. Chociaż tutaj są na podbudowie betonowej te odcinki wspólne i najprawdopodobniej to będzie lepiej znosić obciążenia, które są przez autobusy. O tyle faktycznie szyna, po której jeżdżą pojazdy, zawsze bardziej się zużywa. I to najlepiej widać przy tych wszystkich remontach, które są realizowane w całej Warszawie, jeżeli chodzi o chociażby wszystkie krzyżownice, rozjazdy, które się znajdują na dużych skrzyżowaniach. Ostatnio takie bajery mieliśmy na Okopowej, więc to chyba wszystkim tłumaczy, o co właściwie chodzi. W miejscach, gdzie jeżdżą pojazdy kołowe po szynach, no to po prostu są o wiele bardziej szybciej zużywane. Natomiast to nie oznacza, że oczywiście takie odcinki nie są dobre i czasami po prostu ich nie trzeba wykorzystać. Tymczasem tramwaje dojeżdżają, a właściwie skręcają aktualnie w lewo na Alei Rzeczypospolitej, bo przed nami przystanek Świątynia Opatrzności Bożej. No i to jest ważne, bo ten przystanek w tym miejscu się znajduje. Jest on naprzemiennie zlokalizowany na samym skrzyżowaniu. Tutaj się z Wami zgadzam, że ten SIP, który się znajduje na końcu przystanku, powinien być mniej więcej na środku. W sensie, ogólnie te tablice SIP-owe mniej więcej są rozlokowane na wszystkich przystankach tak w miarę sensownie. Natomiast one powinny być bardziej na środku przystanku, biorąc pod uwagę, że one mają wyświetlacze z obydwu stron. I tutaj faktycznie przy świątyni jest to strasznie daleko odsunięte. Ale nie widziałem raczej nigdzie sytuacji, żeby tak jak pisaliście w komentarzach, te wyświetlacze znajdowały się na końcu peronu, na którym de facto raczej nikt się nie będzie znajdować na tym końcu. Raczej jeśli już, to są po prostu na samym początku te wyświetlacze. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj te tramwaje tak będą jeździć bardzo często, bo z tego co zrozumiałem, jeżeli chodzi o częstotliwość tramwajów tutaj do samego miasteczka Wionów, mają jeździć w takcie, jedna linia będzie jeździć co 4 minuty, druga linia będzie jeździć co 8 minut, więc jakby częstotliwość tych linii tu będzie naprawdę na wysokim poziomie. Dlatego też trzy tory krańcowe będą wykorzystywane, po prostu na każdym z tych torów tramwaje będą czekać po 8 minut, niezależnie od linii, i w ten sposób po prostu będzie ta częstotliwość wyrabiana. Dodatkowo oczywiście w przyszłości tramwaje ze Stegien będą też tutaj się włączać w ten ruch na Dolnym Okotowie i wtedy po prostu tramwaje na tamtym odcinku będą jeździć de facto co 2 minuty. No, jakoś tak to będzie wychodzić, w sensie naprawdę będzie często, nie tak często jak dwójka, jakby szanujmy się, dwójki się nie da przebić, ale naprawdę będzie całkiem nieźle. Tutaj też wracając do tematu, jeżeli chodzi o samą część konstrukcyjną torowisk tramwajowych. Czy jakiś czas mnie pytacie się w komentarzach, czemu podbudowa betonowa się znajduje na odcinkach przy przystankach aut tramwajowych. Wiemy, że jak jeżdżą tramwaje i autobusy razem, no to wiadomo, że wtedy jest podbudowa betonowa. Wiemy też, że jeżeli są rozjazdy, jest podbudowa betonowa w większości miejsc, jak chociażby tutaj na krańcu, w tym miejscu w miasteczku Wionów, dlatego też, żeby po prostu tramwaje na spokojnie mogły manewrować. Jeżeli wjeżdżają jakieś pojazdy z ciężkim sprzętem, trzeba coś naprawić i tak dalej, no to jest łatwiej wjechać służbom na beton, niż jechać i niszczyć przy okazji rozchodnik. Natomiast jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe, chodzi o to, że za każdym razem, kiedy tramwaj rusza w kiepskiej pogodzie, jak mamy chociażby teraz, kiedy liście się znajdują na szynach, no to tramwaj ma dłuższą drogę hamowania. Jest to o wiele cięższy pojazd niż autobus, dzięki czemu też zawiera ze sobą o wiele więcej osób na pokład. Niemniej droga hamowania tego typu pojazdów jest o wiele po prostu dłuższa. A żeby tramwaj mógł lepiej ruszyć, lepiej hamować na powierzchniach, które są po prostu śliskie, przez chociażby liście, tramwaj używa piasecznicy. I taki piasek, który jest po prostu wsypywany w rozchodnik, byłby po prostu dla niego negatywnym elementem. Dlatego też w tego typu miejscach nie jest to wykorzystywane i tam mamy właśnie podbudowę betonową zamiast rozchodnika. Przynajmniej taką dostałem informację od poprzedniego rzecznika prasowego tramwaju warszawskich. Tymczasem w tym miejscu mamy tramwaj i pierwszy faktycznie w tym miejscu już dojechał Hyundai do terminala krańcowego. No, to jest faktycznie wydarzenie. Ale powiem Wam, że wydarzenie dla mnie to było osobiście, jak podczas tych kolejnych testów byłem na tym terminalu, a to miało miejsce przez 3 dni pod rząd i widziałem po prostu, jak te tramwaje tam się później mieściły, jak się mieściły wszystkie 4, bo de facto 4 te Hyundai tutaj były na końcu i wszystkie 4 się tutaj mieściły, a na terminale jest przewidziane na 6 tramwajów, które w tym miejscu mogą sobie na spokojnie stać i wszystkie pozostałe bez jakichś większych problemów będą tutaj funkcjonować. Jest tylko łącznie jeden tor zastawczy,
który jest w ten sposób zbudowany, że jeżeli po prostu tramwaj wjedzie na niego, to po prostu nie będzie mieć później możliwości wyjazdu, jeżeli da taką możliwość po prostu siebie zestawienia. Zresztą tutaj tory odstawcze będą inaczej funkcjonować niż w większości miejsc w całej Warszawie, ale o tym będę mówić już w specjalnym filmie. Tymczasem ten tor, który właśnie wjechał ten tramwaj w tym miejscu, czyli po prawej stronie, jest właśnie torem zastawczym, czyli po prostu jeżeli w odpowiedniej sytuacji tramwaj przestawi tam przełączniki i inne elementy, będzie mógł być po prostu zastawiony i wtedy nie będzie mógł samodzielnie wjechać, no bo po prostu po trasie będzie inny tramwaj. No ale to chyba dosyć oczywista lokalizacja. Tymczasem w tym miejscu widzimy pewne manewry. Trzeba było oczywiście sprawdzić, czy Hyundai się w tym miejscu mieszczą, jeżeli chodzi o te tory właśnie odstawcze. No i w tym miejscu widzimy tramwaj stojący na jednym z torów wylotowych jako tor odstawczy na torze numer 72. No i drugi tramwaj wyjeżdżający z normalnego toru z 08 wyjeżdża na miasto. No i trzeba sprawdzić, czy faktycznie te tramwaje w tym miejscu jak stoją i są w stanie się przecisnąć obok siebie. Wiemy, że Hyundai są dłuższe niż wszystkie pojazdy, które znajdują się w sieci tramwajów warszawskich, więc to idealnie, że akurat na nich było to wszystko testowane. Oczywiście wiadomo, że tutaj Jazzy też będą się pojawiać, wbrew temu co mówiłem w poprzednich filmach. Dostałem informację, że Jazzy będą tutaj się pojawiać, bo Hyundai w większości te dwukierunkowe będą się znajdować oczywiście na Mokotowie, na Annopolu będą tylko wyłącznie Hyundai jednokierunkowe, natomiast tutaj tramwaje będą też wyjeżdżać z innych zakładów, jak chociażby z zajezdni Wola i pewnie z zajezdni Żoliborz. Z Pragi raczej tutaj się nic nie pojawi. Niemniej Jazzy będą się pojawiać też w samym miasteczku Wilanów. Nie jest jakiś duży problem, bo nie będzie tutaj dużo zakrętów, więc nie będzie aż tak głośno. Natomiast niemniej w tym miejscu było to oczywiście testowane właśnie, czy tramwaje w tym miejscu są w stanie się ominąć, jak widzieliście oczywiście. Jest to wszystko w ten sposób zrealizowane, że bez jakichś większych problemów tramwaj tutaj może sobie stać. Im później oczywiście, jak wszystko jest zgodne z systemem i wyjeżdża, no to oczywiście wyjeżdża sobie właśnie na kolejny tor. W tym przypadku to jest tor numer 08. Tutaj posługuję się tymi numerami, bo i tak te wszystkie numery będziecie mieli później w systemie, więc będziecie dokładniej to widzieć, czy na OpenStreetMap, czy oczywiście w systemie już jak będą tutaj jeździć tramwaje w ramach warszawskiego transportu publicznego. No bo rzecz jasna, każdy z tych przystanków będzie mieć swój numer i wtedy będziecie wiedzieli, na który przystank dokładnie trzeba iść, jak to ma miejsce oczywiście we wszystkich zespołach przystankowych w całej Warszawie. I to nas wyróżnia, jeżeli chodzi właśnie o sieci komunikacyjne, bo w większości miast tych numerów właśnie 08, 02 i tak dalej nie ma. Zresztą mamy też specjalne te podziały, jak chociażby takie tutaj mówię, teraz ten tramwaj na górze stoi na torze postoją numer 71, to przystanki właśnie z numerem zaczynającym się od 7 to są przystanki techniczne. Mamy też oczywiście przystanki nietechniczne, tylko po prostu przestawione w lokalizację tymczasową i jak dobrze pamiętam, to jest numer 5 z przodu, więc jest na przykład 51, 52. Tego dużo widać na całej budowie tramwaju do Wilanowa. No i oczywiście zwykłe przystanki zaczynające się od 0 dalej wzwyż. Więc no, nawet nie tylko łącznie linie tramwajowe czy autobusowe mają specjalną swoją numerację, która po prostu więcej znaczy. Również jest to, jeżeli chodzi o wszystkie przystanki na trasie. Może tego nie wiedzieliście. No, w dzisiejszym materiale dosyć dużo ciekawostek tutaj wrzucam, jak to wszystko w sumie funkcjonuje. Ale mówię wam, to nawet nie jest wierzchołek, znaczy to jest tylko łącznie wierzchołek tej całej góry lodowej, które de facto ma o wiele większe jeszcze fundamenty, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko w tym miejscu funkcjonuje. No i teraz już ostatnie ujęcia w tym miejscu mamy. Już nie z drona, a z ziemi, żebyście zobaczyli, jak faktycznie dwa Hyundai ze sobą przejechały cały ten odcinek w drodze powrotnej. Ja dopiero później się przejechałem tymi tramwajami, natomiast jeszcze postanowiłem, że ostatni razem się wam tutaj nagram ujęcia z ręki, jadąc mono na monocyklu elektrycznym, a nie tak jak wcześniej na ujęciach z dronem, bo po coś tutaj się faktycznie pojawiłem, byłem chory i tak, więc już chciałem wykorzystać, że jeszcze na monocyklu, żeby to ciekawie wyglądało. A przy okazji takich ujęć raczej zbytnio nikt nie ma. O ile ujęcia z miasta, z drona pewnie widzieliście i z tramwaju, i z wagonu pomiarowego, i tam prezydent tak jechał i tak dalej, to mnie mało interesuje. Natomiast ważne że dla mnie jest to, jak ja to później nagram, jakich ujęć później po prostu nie będziecie mogli zobaczyć w żaden inny sposób, a doskonale wiem, że ja czasami mam jakieś trochę inne podejście do tych wszystkich materiałów i trochę bardziej abstrakcyjnie do tego wszystkiego podchodzę i później macie ujęcia czy z zona FPV, czy z niskich ujęć, czy z wysokości tramwaju, czy tak jak w tym miejscu, nawet stojąc w korku na monocyklu elektrycznym. No jedynie czego jeszcze nie robiłem, to ujęcia z pojazdu nadzoru, natomiast nadzoru ruchu
tramwajów warszawskich, ale chyba to jest już poza możliwościami, a nawet bym powiedział, że nie chcę im przeszkadzać w pracy, bo oni faktycznie tutaj sobie dobrze funkcjonują i też zazwyczaj się po prostu z nimi dogaduję, jeżeli chodzi o te wszystkie tego typu operacje, jak to wszystko etalizować, bo pierwsze ujęcia, chociażby które widzieliście, które były na całym odcinku, ja większość tych lotów z dronem robię na całej trasie w formie jednej baterii, bez jakichś lądowań po trasie, bo ten mój dron to na spokojnie 40 minut powietrza wytrzymuje, więc to nie jest jakiś duży problem, więc jak tutaj nawet w formie testów ten tramwaj przejeżdża całą trasę w 35 minut, co raczej jest już długo, raczej tramwaj przejeżdża tę trasę w 20 minut, natomiast niemniej nawet jeżeli jedzie te 35 minut powiedzmy, no to ja muszę być pogotowy i się przemieszczać albo tramwajem, albo innym środkiem transportu dookoła. No tutaj akurat jeden na monocyklu i z ręki nagrywam, ale w innym przypadku jechałem chociażby autem w formie pierwszego przejazdu, czy się przemieszczam na monocyklu również, więc to dosyć ciekawie funkcjonuje. Natomiast tutaj ciekawostka, już wracając do tego, co widzicie na ujęciach, widzieliście dokładnie, jak jest ładnie zamknięty przy przystanku na Łęczowska ruch, kiedy tramwaje przejeżdżają, nadzór ruchu stoi po jednej, po drugiej stronie torów i zatrzymuje ruch. Również tak to ma miejsce przy wszystkich przejściach i przejazdach rowerowych, które się znajdują, chociaż przejazdy rowerowe i drogi rowerowe na tej budowie to raczej mało istnieją. W sensie, no, jak jeżdżę na monocyklu, to doskonale widzę, że te wszystkie elementy tymczasowe tutaj leżą, jeżeli chodzi o drogi rowerowe. Drogi samochodowe są całkiem ładnie oznakowane. Oczywiście są studzienki, które są wyżej, no bo nie ma tutaj jeszcze docelowej warstwy asfaltu. Niemniej infrastruktura rowerowa całkowicie leży, zwłaszcza po tym, co ostatnio zostało zrealizowane na tym odcinku już Mokotowskim Dolnym, który się znajduje od trasy Siekierkowskiej prosto do Dolnej, no to tamten odcinek jest po prostu tragiczny aktualnie, jeżeli chodzi o przejazdy rowerowe. Innego słowa na to po prostu w tym miejscu nie mam. A biorąc pod uwagę to, że budowa będzie jeszcze trwać mniej więcej rok cała, jeżeli chodzi o układ drogowy, bo tramwaje mają ruszyć teraz, niedługo, natomiast tramwaje na Stegny mają ruszyć w pierwszej połowy 2025 roku. Tak mówię mniej więcej, bo nie pamiętam tych konkretnych dat. Natomiast ruch samochodowy, jeżeli chodzi o obydwie jezdnie na całej długości, będzie oddawany sukcesywnie i wszystkie prace, jeżeli chodzi o ławki, drogi rowerowe, chodniki, wszystkie drzewa na całej trasie, mają się dopiero zakończyć na jesień 2025. No to jest długo jeszcze, więc no, taka będzie tutaj perspektywa, że faktycznie te tramwaje tutaj już będą funkcjonować, one będą jedynym środkiem transportu, który będzie przejeżdżać przez tą budowę, oczywiście jeszcze bez priorytetów, więc będą stały też w korkach i na sygnalizacji świetnych, więc tych przejazdów jakichś szybkich nie będzie, tak samo jak to ma miejsce teraz na Gagarina. Natomiast nawet w trakcie tej budowy tramwaj będzie dużo szybszy niż autobusy i inne pojazdy, które tędy będą jeździć. Nie będą po prostu stać w korkach, bo też pamiętajcie, że co prawda tramwaje mają ruszyć na przestrzeni najbliższych kilku tygodni. Wiemy, że to będą dwie linie jadące do miasteczka Wilanów. Jakie to nie będę mówić, ale najprawdopodobniej to będzie 15 i 13 z tego, co widzieliśmy z konsultacji społecznych. Natomiast pomijając to, że te dwie linie tam dojadą, to oczywiście wszystkie autobusy cały czas tutaj zostają. Do momentu, kiedy tramwaje nie dojadą na Stegny i z tego, co zrozumiałem, nie będzie już dwóch jezdni na całej trasie, to Zarząd Transportu Miejskiego nie zamierza jeszcze likwidować jakichkolwiek robić większych zmian, jeżeli chodzi o komunikację autobusową na całej trasie. Tramwaje oczywiście będą się zmieniać, jeżeli chodzi o swoje trasy, ale jeżeli chodzi o komunikację autobusową, to tutaj jeszcze jakichkolwiek większych zmian nie powinniśmy w najbliższym czasie zobaczyć. A szkoda, bo tutaj na Dzikowskiego nie mówię, że jestem za likwidacją linii wszystkich pośpiesznych, ale w tym miejscu ma się pojawić linia poprzeczna autobusowa, która będzie po prostu łączyć rejony, które aktualnie w ogóle nie mają jeszcze komunikacji autobusowej, jeżeli chodzi o tą część Mokotowa. Natomiast może niech tutaj linie autobusowe szybciej będą wprowadzane, chociaż zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo znając życie, zawsze będą się tłumaczyć tym, że no wiecie, no jeszcze linie autobusowe jeżdżą stare, no to nie jesteśmy w stanie nic nowego zrobić. Co po części rozumiem, ale w praktyce to jest trochę pokręcone, jeżeli chodzi o te wszystkie elementy. No jesteśmy już prawie na samym końcu tej trasy, no i na koniec może wam powiem takie chyba najważniejsze elementy, jakich, w sensie mało kto o tym mówi, więc może powiem to wprost, jakie są największe zalety komunikacji tramwajowej względem komunikacji autobusowej, bo chyba warto, żeby to wybrzmiało w którymś w końcu filmie z tramwaju do Wilanowa.
To, że jest problem z osobami, które pracują w komunikacji miejskiej i jest po prostu mało tych osób, to chyba wiadomo nie od dziś. Wiemy nawet, że takie problemy zaczęły się pojawiać w metrze warszawskim, co jest raczej dziwne, bo tam raczej tych problemów nigdy nie było. Natomiast jest problem z tym, że nie ma po prostu osób do prowadzenia pojazdów typu tramwaj i typu autobus. No i między innymi nawet teraz Sejm chce przegłosować ustawę, dzięki której po prostu osoby będą mogły prowadzić samochody już od 17 roku życia i to chodzi też po prostu o to, aby te szybciej osoby na rynku pracy mogły się pojawić. Natomiast jaki jest faktycznie problem? Problem jest taki, że jeżeli jest mniej osób prowadzących pojazdy, no to po prostu tramwaj jest dużo lepszym środkiem transportu. Tramwaj sam z siebie, jako jeden pojazd, jak teraz jedzie, zabiera o wiele więcej pasażerów niż autobus. Żeby autobus zabrał tyle samo pasażerów, najprawdopodobniej potrzebne są, tak wedle takich moich naszybkich obliczeń, dwa autobusy przegubowe, jak i nawet bym powiedział nie 2,5. Więc de facto to nam już oznacza, że jest potrzebnych dwóch dodatkowych prowadzących, a w tramwaju tylko i wyłącznie jeden. Więc z perspektywy zarządcy infrastruktury, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego, o wiele lepiej puścić tramwaj niż autobus, bo jest to po prostu ekonomiczniejsze i jest to realne, bo puszczenie więcej autobusów po prostu się nie zrobi. Co z tego, że będziemy mieli dużo więcej nowych pojazdów, jeżeli nie będziemy mieli osób, które po prostu będą nimi jeździły. Więc wiadomo, że tutaj rozwiązanie oczywiście samo się nasuwa, patrząc w przyszłość. Pojazdy autonomiczne, ale takich pojazdów jeszcze nie mamy na drogach w Polsce, nigdzie. Takich normalnie funkcjonujących w ruchu całym miejskim, więc na razie sobie jeszcze poczekamy. I jak będziemy sobie czekać, aż faktycznie te pojazdy będą, no to wiadomo, że oczywiście cały czas trzeba inwestować w trasy tramwajowe, a wiadomo też, że pojazdy autonomiczne w formie autobusów raczej szybko się nie pojawią na polskich drogach, już pomijając takie absurdy czasami się pojawiają, jeżeli chodzi o znaki, no to wiadomo, że po prostu o wiele prościej to będzie zrealizować, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy, niż jeżeli chodzi o ruch autobusowy. Więc siłą rzeczy widzicie jasno, że patrząc z takiej perspektywy czysto technicznej nawet, wiadomo, że oczywiście autobus może ominąć jakieś utrudnienia, no ale z takiej perspektywy widzimy, że po pierwsze tramwaj może jechać po szynach i nie stoi w korkach. Po drugie, jeżeli jedzie po szynach, to ta infrastruktura dużo mniej się zużywa. Asfalt na drogach jest dużo częściej wymieniany niż same szyny. Wiadomo, że mamy oczywiście elementy specjalistyczne, chociażby rozjazdy, ale one też, jeżeli są dobrze wybudowane, nie muszą być aż tak często wymieniane. Pomijając to, wszystkie tramwaje nie jeżdżą na ropę, tylko jeżdżą na prąd. Więc wiadomo, że prąd jest aktualnie z elektrowni węglowych w Polsce, ale nie chodzi mi o sam fakt, jeżeli chodzi o to, czy to jest bardziej ekologiczne. W przyszłości może będzie. Na razie to jest to debatable, że tak to powiem. Natomiast ważne jest to, że prąd jest po prostu elementem tańszym, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środka transportu. No i też nie ma problemu z jego dostawami, bo po prostu w mieście zawsze jest prąd, jeżeli chodzi o tego typu też infrastrukturę. Na całej trasie powstało też kilka podstacji trakcyjnych, o których też może trochę więcej wam opowiem, gdzie są one zlokalizowane, bo w sumie o tym raczej nigdy nic nie mówiłem. Natomiast no, patrząc z tej perspektywy, tramwaje są o wiele po prostu lepszym środkiem transportu, który oczywiście wiadomo, że wszędzie się nie wprowadzi, ale po prostu w miejscach, gdzie jest duży popyt i dużo osób jeździ, jest to o wiele lepszy środek transportu. Już pomijając te elementy, które mówiłem wcześniej, czy po prostu jest dużo wygodniejszy, stabilniejszy, bezpieczniejszy, no w sumie to też może w sumie element, na sam koniec powiem, bo już ten film już teraz strasznie wydłużam, jeżeli chodzi o czas. Natomiast element bezpieczeństwa. Wiemy oczywiście, że były wypadki tramwajowe ostatnio, chociażby tam z tym pociągniętym jednym chłopcem. Natomiast faktycznie, patrząc z perspektywy, ile osób, jeżeli chodzi o pasażerów, zginęło wewnątrz pojazdu, to właściwie takich osób nie mamy. Więc, a jeżeli chodzi o autobusy, no to chociażby byliśmy na grocie, który jest samochód, tam autobus po prostu spadł z wiaduktu. Więc patrząc z tej perspektywy, mamy sytuację dosyć jasną. Tramwaj dla osób, które jadą w tramwaju, jest dużo bardziej bezpieczny niż autobus. Jeżeli chcecie, żebym kontynuował te wymienianie plusów tramwajów zamiast autobusów, dajcie znać w komentarzach. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie w jednym filmie. Nie jest tak, że te pojazdy nie mają wad, ale po prostu tych zalet w komunikacji tego typu w mieście jest dużo, dużo więcej. No i rzecz jasna, wiadomo, że metro byłoby jeszcze lepsze, ale też wiadomo, że metro jest dużo, dużo droższe. Jedna stacja metra kosztuje mniej więcej 1 miliard złotych, a na wasze komentarze, że metro mogłoby jeździć nad ziemią, górą, ewentualnie w wykopach, to napiszcie mi w komentarzu wprost, że chcielibyście mieszkać obok takiej linii metra, która by jeździła na powierzchnię. Spytajcie się jakichkolwiek mieszkańców, którzy mieszkają chociażby przy wiaduktach mostu Poniatowskiego,
tam gdzie jeżdżą tramwaje, czy im się podoba po prostu mieszkanie obok tego mostu, gdzie tramwaje jeżdżą w jedną, w drugą stronę. I tak jest tam ograniczone, jeżeli chodzi o prędkość, natomiast tam po prostu jeżdżą bezpośrednio przy ich oknach i jest hałas. No i tak samo, jeżeli chodzi o wiadukty mostu średnicowego, które się znajdują też na dolnej części Śródmieścia, czyli oczywiście w Powiślu, czy faktycznie chcieliby, żeby takich rozwiązań, gdzie pociągi jeżdżą na wysokości okien, było dużo więcej. Już pomijając to, że to wygląda gorzej, no to po prostu jest o wiele, wiele bardziej hałaśliwe. No i też cała infrastruktura potrzebuje różnego rodzaju rozwiązań, których teraz po prostu nie potrzebujemy, już pomijając tą klimatyzację. Trzeba tą trasę odśnieżać, dbać o nią, warunki atmosferyczne też mogą ingerować. Mamy teraz w metrze tylko łącznie jeden problem. Bagaże pozostawione. A tak byśmy mieli jeszcze warunki atmosferyczne. I wyobrażacie sobie, metro nie dojechało, bo jest wichura, bo jest śnieżyca. No aktualnie nie ma takich problemów. Nawet jak jest powódź i zalewa stację, to po prostu się zamyka grodzia na odcinku rysunowskim i problemu nie ma. A tak to wszystko zupełnie by inaczej funkcjonowało. Więc raczej widzicie, że transport taki mamy w Warszawie jest naprawdę na wysokim poziomie i po prostu trzeba go rozwijać i dofinansowywać, jeżeli chodzi o wszystkie trasy. A to, że niektóre trasy, jak chociażby na Gocław, są sztucznie w tym momencie wstrzymywane, to inna bajka. Tymczasem, jeżeli taki materiał z tramwaju do Wilna wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrybę i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Teraz się strasznie rozgadałem, ale film z tych ujęć, które teraz widzieliście już na samym końcu, czyli oczywiście z przejazdu 4 tramwajów przez całą trasę, które tak ładnie podsumowuję jako parada Hyundaiów jadących przez Dolny Mokotów i Wilanów, zobaczycie w najbliższych dniach również ujęcia z zona FPV, inne testy, które będą się też dziać i już były nagrywane przeze mnie, też będziecie mieli w tym tygodniu. No i jak będzie już informacja, jak komunikacja miejska ma wyglądać po oddaniu do użytku tramwaju do Wilanowa, też o tym specjalny materiał zrobię, taki długi, jeszcze dłuższy pewnie niż ten, żebyście po prostu dokładnie wiedzieli, jak ta komunikacja będzie dokładnie funkcjonować. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Dzisiaj w mniejsza z tym jeszcze w najbliższych dniach w Poznaniu, w Oki Małych Znosza w końcu będzie detalizowane. No i oczywiście na kolejnych testach, bo tych testów mam tak dużo ponagrywane, że A, no i niedługo też na przebiciu tunelu w Teresinie, na ujęciach z Warszawy Zachodniej, na tramwaju z Warszawy Zachodniej również, na zajezdni Annopol, na Zapraszamy do metra, na przebiciu metra Chrzanów. No tego będzie dosyć dużo. A jak coś, w tym miesiącu będzie mały film z Warszawy Zachodniej. Taki duży, pełnoprawny, w formie setnego odcinka, bo to będzie jednak nie średnica z Zachodniej. Dzięki temu trochę więcej zobaczycie ujęć. Jeżeli chodzi o samą budowę, której wam jeszcze wcześniej zupełnie nie pokazywałem, jeżeli chodzi o pomieszczenia podziemne i pomieszczenia i o budynki na całej trasie, no to o tym wszystkim będziecie mieli specjalny setny odcinek w kolejnym miesiącu, w listopadzie, najprawdopodobniej może jakoś na początku. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Ja nie mogę. Ten film pewnie trwa 40 minut. No ale może jakoś było mnie przynajmniej lepiej słychać niż zazwyczaj. No, przynajmniej mam taką nadzieję, chociaż i tak jestem chory. Cześć!